Cześć wszystkim. To co? Pierwsze zadanie było na rozgrzewkę, drugie na taką troszeczkę większą rozgrzewkę. Tym razem słuchajcie, pełnimy dyżur na stacji Unisław w godzinach 6:12 jako IS Derborkowski. Na podstawie tego pięknego rozkładu jazdy wypełni kontrolkę zajętości torów wjazdowych R292. Stacja Unisław wyposażona jest w tory stacyjne 1, 2, 3 oraz 5. Żaden z torów nie posiada systemu kontroli niezajętości. Zgodnie z regulaminem technicznym w kontrolce uwzględniane są tylko pociągi mające postój na stacji. W momencie objęcia dyżuru tor stacyjny numer 2 jest zamknięty. Tor stacyjny numer 5 jest zajęty przez 3504. Otwarcie toru stacyjnego numer 2 nastąpi o godzinie 10:30. No okej, fajnie, pięknie, zapoznajemy się z zadaniem, troszeczkę mniej pociągu widzimy, no ale po co w pierwszym zadaniu zrobiliśmy troszeczkę tego, ale tutaj uwaga, troszeczkę jest inna sytuacja, oczywiście z przyjęciem dyżuru nie ma co dyskutować, musimy go zrobić, a więc tak, zaczynamy od 6:00 jako IS Derborkowski, a abrakadabra, ja już to zrobiłem, tak, czyli pamiętamy od godziny 6:00, czyli pierw godzina, od godziny później dnia i samo nazwisko, czyli od godziny 6:00 dnia 25.04.2020 IS Derborkowski. I z tego co słuchajcie wyczytałem, mamy 4 tory stacyjne, czyli 1, 2, 3 oraz 5. No to ja to oczywiście uwzględnię w pierwszej rubryce, czyli tak, 1, 2, 3 oraz 5. Czwarty ukradli, że taki żarcik. Akurat tak stacja jest wyposażona i nic z tym nie zrobimy. Oczywiście wersja podglądowa, nie? Dobra, słuchajcie. Chętnie bym wpisał wszędzie wolny, ale niestety tego nie mogę zrobić, ponieważ tak, czytamy, że tor stacyjny w momencie objęcia dyżuru drugi jest zamknięty. No to co, jak jest zamknięty, to wpisujemy po prostu zamknięty. Wielkiej filozofii tu nie ma, nie? OK, i coś jeszcze tam było. A tor stacyjny numer 5, czyli tor 5, jest zajęty przez 3504. Czyli już w momencie objęcia dyżuru ten 3504 zajmuje sobie nasz tor 5. 3504, ja po prostu tutaj sobie uwzględnię 3504. Tylko wystarczy wpisać numer pociągu. I teraz pytanie, co by się stało, jak na przykład nasz tor stacyjny byłby zajęty przez jakiś tabor, no to po prostu wpisujemy nie pociąg, tylko tabor, tak? Jakieś odstawione są, nie wiem, 10 wagonów, to po prostu piszemy 10x wagon, tak? Czyli 10 razy wagon i żadnej filozofii tu nie ma, tak? Na tej zasadzie. Pamiętam oczywiście, przypominam jeszcze raz, w instrukcji IR1 na końcu, jakbyśmy przewinęli całkiem na dole, są oczywiście tutaj przykładowe wypełnianie dokumentacji technicznych i właśnie jest m.in. kontrolka R292. OK, dobra, słuchajcie, co jeszcze tam nam tu mówią? No nic, pierwszy, trzeci jest, widzimy, wolny, nic się dzieje, więc wpisuję po prostu wolne. OK, i tak wygląda, słuchajcie, pierwsza część naszego zadania, druga już będzie oparta o rozkład jazdy. OK, pamiętamy, tylko te pociągi mające postój na stacji. Pierwszy pociąg 15:01, no niestety bardzo mi przykro, ale on jest na przylocie. Godzina przyjazdu 6:19, godzina odjazdu również 6:19, a więc w kontrolce tego pociągu nie uwzględniamy. Kolejny pociąg, jakiś tutaj 6:05:40:02, godzina przyjazdu 7:12 i godzina odjazdu 7:30. A więc tak, oczywiście skreślamy, że trzeci już nie będzie wolny, czyli ciach. Skreślamy wolny, tak, z chwilą zamiaru przyjęcia pociągu skreślamy wolny, a obok wpisujemy numer pociągu, który mamy przyjąć, czyli 6:05:40:02. OK, dobra. On sobie wjeżdża ładnie, pięknie o 7:12, ale nas interesuje godzina odjazdu, a odjeżdża o godzinie 7:30. I skreślamy numer pociągu.
cyk, cyk. I u góry piszemy sobie godzinę odjazdu, czyli 7:30. OK. Kolejny pociąg. No, na tą trójeczkę ktoś się uparł, ponieważ znowu 3 piątki, 103. Pociąg tutaj sobie, co przyjeżdża? Aha, przyjeżdża o godzinie 8:07, więc ten pociąg uwzględniamy również na tym torze, czyli 3 piątki, 103, ale uwaga, pamiętamy, on tylko przyjeżdża, nie odjeżdża, a więc zostawiamy go tak, jak wpisaliśmy, tak? Czyli akurat o tej godzinie 8:07 nam pociąg, nam tor zajął ten pociąg 3 piątki 103. Skreślimy go dopiero wtedy z kontrolki, jak już odjedzie, a na razie takiej informacji nie mamy. OK, no i teraz słuchajcie, odjeżdża ten pociąg 3 piątki 204 z toru stacyjnego 5, a odjeżdża nam o godzinie 8:18, czyli co robię? Skreślam 3 piątki 204 i obok wpisuję godzinę odjazdu, a odjazd muszę sobie przypomnieć 8:18. OK, i tak wygląda, słuchajcie, czyli już tor 5 jest wolny, ale nie trzeba nigdzie tego pisać, to wynika po prostu z kontrolki, że jak w chwili przyjęcia dyżuru ten tor był zajęty przez ten pociąg i on został, ten pociąg z kontrolki, skreślony, a u góry jest godzina odjazdu, to jest logiczne, że teraz akurat on jest wolny, tak, o tej 8:18. Kolejny pociąg, słuchajcie, 5706, 9:43 przyjazd, 9:43 odjazd, a więc cały czas nie uwzględniamy tego pociągu w kontrolce, ponieważ jest na przylocie. OK, chętnie bym przeszedł do kolejnego pociągu, ale widzimy, czytamy, że otwarcie toru stacyjnego numer 2 nastąpi o godzinie 10:30. Teraz co robimy? Robimy tak, że skreślamy zamknięty, a u góry piszemy godzinę otwarcia. Jeżeli skreślę zamknięty, to znaczy, że ten tor został otwarty. Nie trzeba obok pisać, że jest otwarty, ponieważ jak skreślę zamknięty, to jest logiczne, że już nie jest zamknięty. Godzinka u góry świadczy o tym, że o godzinie tej 10:30 nastąpiło otwarcie toru drugiego na naszej stacji. I kolejny pociąg akurat widzimy wjeżdża o godzinie, akurat zajmuje ten tor stacyjny, ten tor, który przed chwilą został otwarty, 16:09, 11:00 przyjazd, 11:01 odjazd, a więc uwzględniamy go oczywiście w kontrolce R292, czyli 16:09. OK. I teraz co z nim? 11:00 przyjazd, 11:01 odjazd, a więc oczywiście uwzględniamy go w kontrolce. Teraz tak, skreślamy tutaj sobie wolne, a u góry piszemy godzinę odjazdu, czyli 11:01. OK. I ostatni pociąg nam został, 13:06. 11:49 przyjazd, 11:50 odjazd, a jak najbardziej go uwzględniamy w tej kontrolce, czyli co? Już nie będzie pierwszy tor wolny, czyli skreślamy, obok wpisujemy numer pociągu 13:06 i co? No to przyjazd 11:49, odjazd 11:50, o tej 11:50 pociągu już nie ma, więc skreślamy ten numer pociągu, a u góry piszemy godzinę odjazdu. I to cała filozofia, jeśli chodzi o wypełnianie kontrolki R292. W porównaniu do pierwszego zadania, tutaj wiadomo, było wszystko i zamknięcie, i zajęcie w chwili objęcia dyżuru. Czyli te trzy opcje mogą być przewidziane. Tak jak wspomniałem w teorii, albo wolny, albo zamknięty, albo zajęty. Jak już zajęty, pamiętamy, nie piszemy zajęty, tylko konkretnie piszemy przez co zajęty. Albo numer pociągu, albo ilość wagonów pozostawionych na tym torze, tak? Na tej zasadzie. I bajlando, jak to mówią. Czyli co? Kończymy o 12, czyli piszemy sobie do godziny 12:00. Data oczywiście się nie zmienia. I Ester Borkowski.
Okej, słuchajcie, przed nami jeszcze dwa zadanka związane z kontrolką i to by było na tyle. Później przejdziemy sobie, słuchajcie, do ciekawszych tematów, a więc prowadzenie ruchu na stacji. Troszeczkę dowiemy się, jak na tej stacji prowadzić ten ruch pociągów. Zatem odpoczniemy troszeczkę od dokumentacji techniczno-ruchowych. Z tego co pamiętam, tak, już był dziennik ruchu, dziennik telefoniczny, rozkazy pisemne, teraz kontrolka. No myślę, że to połowa dokumentacji techniczno-ruchowych, które już poznaliśmy. Przed nami jeszcze troszeczkę tych dokumentacji jest, ale nie będą one jakieś tam skomplikowane. Po prostu wystarczy teorię wdrożyć w praktykę, tak? Jak coś się robi, często jest właśnie tak, że brakuje nam tego, jak się te dokumentacje wypełnia, tak? Takie rzeczy przeważnie poznajemy na posterunkach ruchu, tak? Więc tutaj jak ktoś wypełnia te dokumentacje na bieżąco, to tutaj bardziej powie, jak to się bardziej pokaże, jak to się robi, niż powie. Także tutaj macie dwa w jednym. Ok, słuchajcie, dobrze. Także ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.